No to... Ej, to czekaj, co to za zdziwienie? No nie ma kim w ogóle. Amelia, oglądaliśmy dzisiaj 7 godzin, ale ostatecznie nie przewozimy do Katowic punktów. Nie tak sobie wyobrażaliśmy inaugurację Ekstraligi. No, domyślam się, że czujecie bardzo duży niedosyt. Tak, zgadzam się, czujemy bardzo duży niedosyt. Bramki stracone ewidentnie po naszych błędach, za które musimy je naprawić na kolejny mecz z Sosnowcem, ale na pewno cieszą strzelone 3 bramki. No i nie wiem, co więcej powiedzieć. Właśnie, jeżeli chodzi o ofensywę, to nie można mieć było do was zastrzeżeń, natomiast błędy w obronie to jest to, co na pewno na kolejne kolejki, no, trzeba się temu przyjrzeć. Tak, już na następnym treningu będziemy pracować nad tym, czego w tym meczu brakowało i mam nadzieję, że w meczu z Sosnowcem pokażemy, że i w obronie, i w ataku jesteśmy tak samo skuteczne. Do kolejnego meczu zostało niecałe 2 tygodnie. To jest dość sporo czasu, żeby przemyśleć to, co się wydarzyło w Krakowie, no i poprawić swoją grę. Tak, mamy bardzo dużo czasu na analizę i na, jak mówiłam wcześniej, na poprawienie tych błędów. Dziękuję. Dziękuję bardzo.